W tym rozdziale w dalszym ciągu będziemy pracowali z nasyceniem kolorów, ale chcemy uzyskać odmienny efekt. Użyjemy zdjęcia, które znamy już z rozdziału poprzedniego, czyli z grupy kolory wybieramy plik o nazwie mniejsze nasycenie. Tutaj przede wszystkim chcemy zmniejszyć nasycenie wszystkich kolorów. Chcemy uzyskać mniejszą intensywność czerwonego oraz pozostałych obszarów naszego zdjęcia. Zastosujemy ciekawe rozwiązanie. Użyjemy warstwy czarno-białe, czyli przekonwertujemy wstępnie na skalę szarości. Za pomocą tej warstwy dopasowania będziemy teraz mogli dowolnie manipulować jasnością kolorów. Zależy nam na tym, aby rozjaśnić twarz, ale jednocześnie uzyskać stosunkowo ciemne piksele w pozostałych obszarach zdjęcia. Czyli suwak odpowiadający za czerwienie możemy przesunąć na prawo, ponieważ czerwony występuje głównie na twarzy. No i to samo oczywiście możemy zrobić z pozostałymi suwakami, na przykład rozjaśnić kolor żółty. Problem polega na tym, że my tylko chcemy zmniejszyć intensywność oraz zmodyfikować jasność, natomiast nie chcemy tworzyć obrazka w skali szarości. Dlatego teraz rozwiniemy tą listę i wybierzemy tryb mieszania o nazwie łagodne światło. Uzyskaliśmy ciekawy efekt. Zauważmy, że ciemne piksele stały się jeszcze ciemniejsze, natomiast piksele jasne generalnie stają się jeszcze jaśniejsze. No i przy okazji zastosowane zostały wszystkie te zmiany, które wprowadziliśmy za pomocą narzędzia czarno-białe, czyli zróżnicowanie jasności, przede wszystkim rozjaśnienie koloru czerwonego. Ciemne obszary są teraz już zbyt ciemne, tracimy tutaj kompletnie szczegóły. Dlatego skorzystamy teraz z ciekawej funkcjonalności. Klikniemy na tej warstwie prawym klawiszem myszy i wybierzemy pierwsze polecenie, opcję mieszania. Tutaj możemy zdefiniować, jaka część zakresu tonalnego będzie mieszana. Nam zależy na tym, aby z tego mieszania wykluczyć te piksele najciemniejsze. Czyli ten uchwyt po lewej stronie będziemy musieli przesunąć na prawo. Czyli w tym momencie mieszamy tylko takie piksele, które są jasne albo ewentualnie mają taki średni poziom jasności. Natomiast zupełnie z mieszania wykluczamy piksele najciemniejsze, które znajdują się po lewej stronie zakresu tonalnego. No i tutaj przy okazji musimy rozwiązać kolejny problem. Przytrzymamy wciśnięty klawisz Alt i rozsuniemy obydwie części tego uchwytu tak, aby uzyskać płynne przejście. To może popatrzmy jeszcze raz. Piksele po lewej stronie nie będą w ogóle mieszane. Piksele, które znajdują się pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami, będą mieszane częściowo, natomiast piksele, które znajdują się pomiędzy tym wskaźnikiem po prawej i prawą częścią naszego zakresu tonalnego, będą mieszane w całości. Kliknijmy teraz na przycisku OK. Czyli tak wygląda wstępny efekt. Zmniejszyliśmy nasycenie przede wszystkim koloru czerwonego, no i zmodyfikowaliśmy jasność. Teraz może to nasycenie zmniejszymy sobie jeszcze bardziej. Użyjemy warstwy barwa nasycenie i zależy nam na tym, aby zmniejszyć jeszcze bardziej nasycenie koloru czerwonego. Wybierzemy więc próbnik, wskażemy kolor na zdjęciu, zauważmy, że rzeczywiście został zaznaczony czerwony. No i teraz możemy zmniejszyć jeszcze bardziej nasycenie tego koloru. To może teraz porównajmy to ze zdjęciem oryginalnym. Tutaj użyliśmy warstwy dopasowania czarno-białej z trybem mieszania łagodne światło, a tutaj jeszcze dodatkowo dołożyliśmy warstwę barwa nasycenie. No i przy okazji chcielibyśmy nieco przyciemnić ten obszar w dolnej części albo nawet całą twarz, ponieważ chcemy tutaj uzyskać większą wyrazistość szczegółów. W tej chwili te obszary są nieco zbyt jasne, zaczynamy tutaj tracić wyrazistość. Aby przyciemnić, użyjemy warstwy krzywe. Wstawimy punkt na środku i oczywiście przesuniemy go na dół. Problem polega na tym, że przyciemniliśmy twarz w właściwym stopniu, uzyskaliśmy tutaj większą wyrazistość szczegółów, ale jednocześnie ciemne partie naszego zdjęcia są już zbyt intensywne, znowu zaczynamy tracić szczegóły. Możemy więc użyć maski i pędzla, aby te zmiany ograniczyć tylko do obszaru twarzy, czyli tylko tutaj chcemy zastosować przyciemnienie. Najpierw naszą maskę zaznaczymy i skorzystamy z kombinacji Ctrl-I, aby wypełnić ją kolorem czarnym. Chcemy przyciemnić tylko twarz, czyli będziemy musieli wybrać kolor biały i oczywiście skorzystamy z narzędzia pędzel. Zależy nam na tym, aby zmiany były dość subtelne, dlatego użyjemy niskiej wartości krycia, powiedzmy coś poniżej 50%. No i teraz musimy oczywiście jeszcze odpowiednio dobrać rozmiar końcówki, następnie zamalowujemy ten obszar, który ma być przyciemniony, czyli w tym wypadku będzie to oczywiście
twarz. Oczywiście malujemy ze stosunkowo niewielkim kryciem, dlatego uzyskaliśmy zamiast koloru białego dość ciemny odcień koloru szarego. Pomimo tego udało nam się we właściwym stopniu przyciemnić obszar twarzy. Wyraźnie widać, że dzięki tej warstwie dopasowania krzywe uzyskaliśmy tutaj nieco lepszą wyrazistość szczegółów. To może jeszcze raz na koniec. Przytrzymajmy wciśnięty klawisz Alt, kliknijmy na dolnej warstwie. Najpierw użyliśmy warstwy dopasowania czarno-biały, zmodyfikowaliśmy jasność oraz użyliśmy trybu mieszania łagodne światło. Potem jeszcze bardziej zmniejszyliśmy nasycenie koloru czerwonego i na końcu przyciemniliśmy twarz, dodając maskę do warstwy dopasowania krzywy.